ksiądz Tadeusz Pajurek, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Izajasz 49:1-6. Wyspy, posłuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną. Utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Ty sługo moim, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: Późno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I rzekł mi: To zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Bóg mówi, że On powołał każdego z nas. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. Zostaliśmy wezwani jeszcze przed narodzeniem, aby być świadkami Chrystusa. My zostaliśmy wybrani, uświęceni i posłani. Izajasz mówi o prorokach, których Bóg wybrał na tych, którzy będą przepowiadać dobrą nowinę. Ten wybór mógł być czasami bardzo trudny, bo oni nie spodziewali się, że będą mieli tak ważną misję do spełnienia. I mimo wewnętrznych oporów poszli, aby głosić Słowo Boże. Przykładem takiego proroka jest Jan Chrzciciel, który wzywał do nawrócenia i który bezkompromisowo potrafił nawet upomnieć króla Heroda. Każdy z nas jest posłany, aby być świadkiem Chrystusa. W parafii Świętej Rodziny, w której tu teraz znajdujemy się, Jan Paweł II 31 lat temu, 9 czerwca, powiedział: Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Mówił do rzeszy ponad miliona wiernych, abyśmy my wszyscy byli świadkami. Bo zostaliśmy wybrani i zostaliśmy posłani. Potrzeba świadków, takich jakimi byli prorocy. Potrzeba świadków,
obecnie, którzy przyjmą Ewangelię do swego serca i pójdą, aby swoim słowem, ale przede wszystkim swoim życiem głosić o Chrystusie. Schweren Weg auch mich.